Witam ponownie ludziska, znowu gramy w Zew Prypeci. Ostatnio naszą przygodę zakończyliśmy na rozmowie z wujkiem Jarem, który ma bardzo ciekawy karabin na plecach snajperski. I on nam poprosił o to, żebyśmy z nim poszli do wioski Kopaczi. Nie wiemy dokładnie o co chodzi, ale dzisiaj z nim pójdziemy. No i zobaczymy jak to się wszystko potoczy, więc dobrze, chodźmy. Okej, zobaczymy. Zobaczymy ludziska, jak to się wszystko potoczy, jak to się wszystko rozwinie i co się będzie dzisiaj działo. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę więcej akcji niż to miało miejsce ostatnio. Jest prawie 5 rano, więc raczej się paskudną, naprawdę paskudną kawą. Ale to nic, trzeba grać Stalkera. Dobra, co on nam tutaj mówi? Najważniejsze, żeby nie dać się niczemu zaskoczyć. Idź za mną po cichu. Jeśli nie narobimy hałasu i nie będziemy się za bardzo ruszać, pójdzie gładko. Okej. Wyciągnijmy broń. Mówiąc szczerze, po cichu liczę, że on padnie i zdobędę jego cudowny karabin snajperski, który trochę mi przypomina Dragonowa, czy tam Dragunowa, nie wiem do końca. Rada, że już mi się pojawili przeciwnicy, dokładnie to chyba 7. Wygląda na spokojną wioskę, chyba że zaczniemy przeszkadzać tubylcom. Okej, widzę zombiaki zdecydowanie i chyba to są ci tubylcy, o których mowa była przed chwilą. Oj tak, nie wiem czy mamy się skradać, czy otworzyć od nich ogień. Na razie się będziemy skradać. Mamy broń z tłumikiem. Tak spokojnie, jak w kurorcie. Tak, bardzo spokojnie, zwłaszcza on jest spokojny. Mam nadzieję, że nikt się na nas nie rzuci zaraz z kłami. To jest chyba jedyna gra, gdzie zombiaki mają broń palną. Nie wiem, nie przypominam sobie innej takiej gry. Zawsze zombiaki albo biegną w naszą stronę, albo idą powoli, ale nigdy do nas nie strzelają. To ciekawe. Również jestem ciekawy, czy prawie jesteśmy. Prawda? Dobrze. Straciłem wątek, co ja miałem powiedzieć. A, kiedy dotrzemy do Prypeci? To jest moje ulubione miejsce w tej serii. W serii Stalkera, oczywiście. Stalkera? Stalkerze? Stalkera. Ble, ble, ble. Lepiej nie będę gadał. Dobra, zaprowadził nas do jakiegoś budynku, skubaniec. I znowu się odsunąłem od mikrofonu ludziska, bo teraz mam czarną klawiaturę za 19 zł, która się nie świeci w nocy, niestety. Nie jest to jakiś Razer. I z racji tego, że jest ciemno, nic nie widzę na niej. Okej, wyszliśmy na jakiś dach. No chodź, na co czekasz? Przegapisz najlepsze. Okej, co się dzieje? Co się dzieje? Zobaczmy, czy miałem rację. O-o. Nieźle uzbrojeni są skubańcy. Jeden ma egzoszkielet. Dwóch ma egzoszkielet. Całkiem dobrą broń. O, to wygląda. Być może się trochę obłowimy. Dziwne, że ich zombiaki jeszcze nie atakują. Okej, to na pewno się zaczyna interesująco, podoba mi się. No, weźmy naszą broń snajperską. I wróćmy do nich ogień. Na przykład do tego tutaj. Ten celownik kompletnie się do niczego nie nadaje. No, ten nie żyje. Na pewno chcę wykończyć niezombiaków. Uuu, ale headshot padł. Ten nasz towarzysz, wujek Jar wszystkich wykończy za nas. Może i dobrze. Tam gdzieś ktoś jeszcze żyje. Chyba. Gdzieś tam. Aha, jest tutaj koleś w egzoszkielecie. Trafiłem go. Drugi raz. Niestety amunicja mi się skończyła. Ała, ała. O, chyba nie jest celny. Ginie. Ciężko to trafić. Skończyła mi się amunicja niestety. I krwawia. Dobra, teraz go wykończymy, mam nadzieję. Cholera, trudno mi go trafić. Staram się jak mogę, ludziska. Jest! Padł. I po wszystkim. Widzę, że masz masę pytań i doskonale to rozumiem. Trzeba o tym porozmawiać, nie? No, przydałoby się, bo ta rzeźnia nie wiem, co miała na celu. Nawet nie wiem, do kogo strzelaliśmy, bracie. 6000 rubli otrzymaliśmy, to już mnie cieszy. Dzięki za pomoc, weź to, nie ma sprawy. Dobra.
Co się tu w ogóle wydarzyło? Paru chłopców przyszło mnie zabić. Siedziałem w krzakach, nie wadząc nikomu. Kiedy pojawił się oddział najemników, okej. Ich przywódca gadał przez PDA o centralnym laboratorium w Prypeci. Nagłym zamówieniu i tak dalej. Okej. Więc przypadkiem stanąłem na jakimś patyku i zwróciłem na siebie ich uwagę. Złapałem karabin, dałem chodu. Ble, ble, ble. Okej. Czemu nie poprosiłeś ludzi wolności o pomoc? Po co nastawiać najemników przeciw wolności? Mieliśmy jedną wojnę i wystarczy. To sprawa osobista. Okej. Mogę z nim iść do Janowa. Pytanie jest, czy chcę to robić, czy chciałbym zlutować tamte ciała. Ciężki wybór, ale chyba wrócę do Janowa z nim. Nie chcę mi się męczyć z tymi zombiekami, jeżeli mam być szczery. I tak dostałem 6000 rubli, to mi wystarczy. Tutaj jeszcze nie byłem nigdy. Z tej strony. Świetnie. Dobra, wchodzimy do bramy. Zamkniemy ją za sobą, żeby nam jakiś tutaj mutant nie wlazł. Kiedy byłem na Zatonie, te cholery wszystkim utrudniały życie. Dobra. Stalkerzy naważali je dniami i nocami, ale to nic nie dawało. Biedacy. Jednego dnia stwierdziłem, że im pomogę, więc wziąłem strzelbę i poszedłem prosto do leża pijawek. I 3 dni im taką wieczoruchu zakatowałem. Ojo! Бывало с двумя-тремя Часами с двома, альбо и трема на раз. Ну и короче. Окей, Лизка. Файне было, но в конце проблем пиявек не видать. Иисус, ты гадаешь до себя. О, Боже. Шампуй себе. Алло? Handel. Już wiem, co będziemy robić. Chyba mamy dosyć dużo rzeczy do zwiedzenia. Szkoda tylko, że amunicji nie mam. Za wiele, ale troszeczkę uzupełnimy zapasów ich. Jej, raczej. Jak widzicie, możemy zrobić tutaj małą wycieczkę. Jesteśmy teraz tutaj. Jeżeli uda mi się najpierw tutaj, gdzie możemy znaleźć te detektory Welles dla sowy. Później możemy się udać tutaj, zbadać miejsce ewakuacji B205. Później możemy iść od razu tutaj i uwolnić Mitaja. Tutaj zbadać miejsce katastrofy ogończy 1. I wtedy myślę, że nie głupim pomysłem byłoby znaleźć pieniądze bandytom i wrócić się z powrotem do Janowa. To jest takie piękne kółeczko, które powinno nam zająć całkiem sporą ilość czasu, więc dzisiejszy odcinek może być dosyć długi i go pewnie podzielę na parę części. Dobra, wychodzimy. Jedyne co mnie martwi, że mam bardzo mało amunicji, mam nadzieję, że to nie będzie dużym problemem w przyszłości. Ale nie przejmujmy się na zaś. Tylko wyruszajmy na przygodę. Bo jak to się mówi, przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, przygoda. W tym przypadku to byłaby zona, jest piękna. Co jest prawdą moim zdaniem. Ale nie każdy się z tym zgodziłby. Na pewno gdybym prawdziwym Starkerem, bym nie uważał, że zona jest piękna. Chociaż cholera wie. Dobra, nie chcę tam wchodzić wcale, odwalcie się ode mnie. Chcę iść na przygodę. Ile mamy pocisków? Dosyć dużo, więc powinniśmy sobie dać radę. Więc tak, nie będę narzekał. Jedyne co mnie martwi to zombiaki i inne mutanty. Tutaj jest jakaś grupa stalkerów przygodna. Jakiś bunkier. Wow. To jest bunkier naprawdę? Tam jest zdecydowanie ktoś. Ale jest zaznaczony na zielono. Więc chyba nam nic nie zrobi. Mogłem również naprawić broń, ale tego nie zrobiłem oczywiście. Herbderb. Co to za miejsce? Też to sprawdzimy. No czemu nie, skoro już tu jesteśmy. Okej, już spoko. Aha, tutaj nas i tak prowadziła mapa, strzałka. Okej, niby tutaj mamy te detektory odnaleźć, ale... Słucham. Ta. To zwykły budynek, w którym pewnie będę mógł je kupić. Tak mi się wydaje.
Mogę coś tutaj przeszukać? Znaleźć coś? Nie. Gdzie jest wejście do tego miejsca? W ogóle co to jest? Mogę z tą rozmawiać? Okej, jesteś w niewłaściwym miejscu. Lepiej stąd zmiataj, zanim pora okaże się niewłaściwa. Okej, o co chodzi? To mnie zaintrygowało. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Okej, odkażę mi zostaliśmy, czy coś takiego? To nie zapowiada się dobrze. Ale idziemy dalej, brniemy w to. Mogę wyciągnąć nóż? Nie mogę, cholera. Co tu się dzieje? Jakieś radio? Retro? Jakieś gabloty? Hej! Siema. Nowikow, co cię tu sprowadza? Naprawa modyfikacja. Okej, może tylko naprawić. To może zmodyfikować. Dodatkowych informacji potrzebuję. Okej, wstecz. Opowiedz mi o waszym bunkrze w takim razie. Co chcesz wiedzieć? Czym zajmuje się to laboratorium? Możesz porozmawiać z Oziorskim? Okej. Na podstawie jego teorii udało mi się opracować kilka przyzwoitych modyfikacji kombinezonów. Okej, nie mam więcej pytań, mówiąc szczerze. Co tu robią najemnicy w takim razie? Wchodzą mi w drogę. Okej. Jakie modyfikacje sprzętu możesz wykonać? Okej, dobrze wiedzieć. To ciekawe. Łazienki. Puste. Czołem, słucham. Kim ty jesteś? Sokołow. Skąd masz mundur wojskowy? Jak tu trafiłeś? Mój helikopter? To jest jeden z... To jest pilot jednego z tych helikopterów. Mój helikopter rozbił się o warsztat fabryki Jupiter i runął do środka przez dach. Okej, tylko ja przeżyłem. Okej. Do którego punktu ewakuacyjnego poszedłeś? Niestety nie mogę o tym rozmawiać, to ściśle tajne. Co tu robisz w takim razie? Okej. Wow, to ciekawe. Ty? Witaj w siedlisku Nudy. No, czy tu jest? Okej, to nie Prypeć. Gdybym tylko mógł wypełnić warunki kontraktu. Już bym tam siedział. Wspomniałeś o swoim kontrakcie. Zatrudniłem się u naukowców. Nie zauważyłem, że kontrakt wygasa dopiero po wykonaniu wszystkich prac. Naukowcy obiecali mi, że na koniec dadzą mi oficjalne zezwolenie na pobyt w zonie dalej. Tak, wykonałem każdy ustęp kontraktu poza jednym drobiazgiem. Muszę znaleźć wszystkie istniejące artefakty chemiczne? Okej, możemy mu pomóc w sumie. Okej. Co takiego jest w Prypeci w takim razie? Nikt nie wie jak tam dojść. Podobno jest tam istne zagłębie artefaktów. Znasz drogę do Prypeci? Okej, nie znaję. Okej, do zobaczenia. Wow. Ciekawe. Sorry, ludziska za powolne czytanie i tak dalej. Staram się jak mogę, naprawdę. Witam, miło widzieć w bunkrze nową twarz. To jest Oziorski.
Jak on nazwisko mnie zabija. Pokradniemy troszkę. No dobrze, podejdź. Czym mogę służyć? A ty kim jesteś? Profesor Herman. Dobra, Oziorski, chodź tu. Co się tu sprowadza? Co tu robicie? Prowadzimy badania, okej. Jaki jest cel waszych badań? Okej. Nie mam więcej pytań. Co robią tutaj najemnicy? Powinieneś o tym porozmawiać z Hermanem. To jest kolejny odcinek, gdzie cały czas gadamy. Zaraz odstrzelę sobie głowę. Okej, Herman zajmuje się kwestiami administracyjnymi działania laboratorium. Wow. To ciekawe. Dogadali się z Hermanem co do ochrony naszego laboratorium. No to świetnie. Nie znam szczegółów tej umowy.